Polska. Ale to nie będzie głównie o tym. Głównie postaram się wam zaprezentować system Plan 9, który powstał w laboratorium, jest jego następca, znanego nam wszystkim Unixa. System jest naprawdę bardzo ciekawy, naprawdę wprowadza wiele interesujących rzeczy, z których część możemy znaleźć już w Unixowo-pokojnych systemach. Jednak nie wszystko, będę się tak ładnie przygotować. Chciałbym was też w czasie trwania tej prezentacji przekonać do tego, że Unix nie jest wszystkim, nie jest końcem badań nad systemami operacyjnymi i ciągle jest coś do powiedzenia, ciągle można zrobić to lepiej, być może wydawałoby się to mało prawdopodobne. Zacznijmy od początku. Pojawia się Unix. Pojawia się Unix. Nie wiem, pamięta ktoś? Kiedy to było? Tak, w 68 roku pojawia się Unix jako następca systemu Multics. Multics to już w ogóle zamieszkał przeszłość. Unix, który tak naprawdę... Unix. Był pomysłem rewelacyjnym. Okazał się naprawdę świetną metodą na ułatwienie programistom życia poprzez stworzenie systemu operacyjnego i ułatwienie życia administratorom. Oczywiście pomysł operacyjny był jak na lata 70. Kiedy to? Używaliśmy takich maszyn. To jest PDP-7. Pierwszy komputer, na którym Unix się uruchomił, na którym powstał, został jeszcze wtedy napisany przez Kena Thompsona w języku assemblera. Potem dopiero został przekodowany do C. I nie wiem, czy przez te 40 lat komuś to umknęło, ale wydaje mi się, że to i to to nie do końca to samo. Dobrze. Historia Unixa. Podstawowy problem, który od początku dało się odczuć, jest to, że Unix był systemem podziału czasu. Kiedy projektowano ten system, nie myślano jeszcze o czymś takim jak sieć, system graficzny. Tego wszystkiego Unix nauczył się potem i niestety nie najlepszej formie. Wszystko było plikiem, pomysł był bardzo dobry, jednak wszystko było plikiem do czasu. Kiedy dodano sokety, kiedy dodano X-Window, ta idea, która wydawała się tak dobra, okazało się, no, została zachwiana. Po prostu system zaczął puchnąć zupełnie nie tak, jak sobie przewidzieli twórcy Unixa. Zaczął stawać się powoli Multixem 2.0. Unix miał być prosty, szybki, zwięzły i łatwy do przeportowania na inne maszyny. What is GNU? No według mnie GNU jest tak naprawdę Unixem, tylko że napisane będę jeszcze raz od nowa przez innych ludzi. Linux ze skrytelem Unixowym. Zresztą wcale się przed tym nie kryją i wszystkie właściwie narzędzia GNU były tak naprawdę narzędziami Unixa, odpowiednio przeportowanymi. Więc mamy ten Linux, to jest tak naprawdę Unixem, tylko trochę ulepszonym. Zastanówmy się, co jest z nim tak naprawdę nie tak. Po pierwsze POSIX. POSIX, który wymusza pewne standardy, które często są niewygodne i tak naprawdę POSIX zakonserwował to, co było dobre na PDP-7 i każe to nam przenosić na dzisiejsze maszyny. CVDX, jak już mówiłem, nie jest nic prostego, obsłużyć taki CVDX już. Tam dzisiaj ciągle rzesze programistów zastanawiają się, czym by go zastąpić. Jednak ciągle na razie króluje niepodzielnie, jako graficzny system wyświetlania. No i komplikacja. 300 wymagań systemowych. Nie wiem, czy to dokładnie tyle. Nie programowało nigdy. Nic z związanego z generem nie pomyślałem, tak jak powiedziałbym właśnie wymagań systemowych. Ale chyba coś takiego myślę, to zmianę, oszacowanie. Dobre z tego, co znalazłem. Powoduje to, że programy na Linuxa pisze się trudno. Nie jest to łatwe zadanie, opanowanie jest
Chrystusa wywołań i napisać coś sensownego. To jest, chcę dla Was bajka w moim małym tłumaczeniu. W 91 roku powiedział coś takiego, że zaczyna naprawdę cuchnąć i naprawdę ma już dość tego zapachu. Trzeba by to jakoś przemyśleć na nowo. No przecież nie możemy ciągle używać systemu, który powstał w latach 70. Biorąc pod uwagę, jak się zmieniło w ogóle podejście do komputerów. Tak więc zebrała się odpowiednia grupa ludzi i postanowiła przemyśleć jeszcze raz czym tak naprawdę dzisiaj jest system operacyjny. Tak sobie myśleli. Rob Pike wymyślił nowy kompilator do C, Linker. David Plesto wymyślił, jak w sposób, jak zaimplementować system obsługi sieci i systemu graficznego w sposób jak najbardziej prosty w obsłudze. Film Winterbottom, którego tu widzimy, pracował nad językiem, który się nazywał Aleph. Miał być to język współbieżny. Potem Aleph się nie przyjął, to wywołał w ogóle w zupełnie nowy projekt zwany Inferno. Może go wrócimy, jak będzie chwila. Ale na pewno w planie 9 już na poziomie wywołań systemowych dodano prostą obsługę współbieżności. To szczególnie w systemach graficznych okazało się w bardzo wygodny sposób programowania. Tak sobie usiedli i stworzyli plan 9. Plan 9 jest, czy był wtedy zupełnie nowym systemem. W takim, w znaczeniu takim, że wprowadził nowy kompilator do C, nowy kernel, nowe systemy plików, właściwie wszystko zostało napisane od zera, jeszcze raz przeprojektowane i przemyślane w odpowiedni sposób. To, że tak powiem, był dość odważny pomysł. W tamtych czasach już raczej nikt nie tworzył systemu zupełnie od zera, raczej ludzie bazowali na jakimś BSD albo na Linuxie, tworząc kolejne dystrybucje. Ale plan 9 nie miał bazować na Unixie. Miał być zupełnie nowym systemem operacyjnym przeznaczonym do zupełnie nowych zastosowań. Pierwsza edycja ukazała się w roku 89, jako na razie na początku tylko dla uniwersytetów. Była wersja taka zamknięta. Potem w 91 postanowiono sprzedać każdemu, kto chce, chyba za 300 zł, od 300 dolarów od licencji. Ale potem doszli do wniosku, że żeby nie powtórzyć błędu z Unixem, to trzecia edycja planu 93 chyba wprowadziła, otworzyła kod tego systemu operacyjnego. I właściwie do dzisiaj plan 9 jest dostępny jako wolne oprogramowanie na licencji Lucent Technologies. Jest przez OSI, ich własna licencja przez OSI zatwierdzona, więc jak ktoś chce, może spokojnie używać bez żadnych ograniczeń. Trochę się może spóźnili, bo gdyby wpadli na to krzywdzi, być może to plan 9 stałby się tym systemem wykorzystywanym przez rzesze programistów skupionych wokół wolnego oprogramowania, a nie Linux. Ale historia chciała inaczej. Plan 9 opierał się na dwóch takich podstawowych założeniach, zupełnie różnych od założeń Unixa. Po pierwsze, był ukierunkowany na małe połączone do sieci maszyny, nie na duże komputery z podziałem czasu. Czyli krótko system był od początku miał działać dobrze w sieciach. Po drugie, wprowadził, to był tak właściwie pierwszy pomysł, Ken Thompson to zaproponował, żeby wprowadzić uniwersalny protokół komunikacji między maszynami, tak, żeby było możliwe wykonywanie dowolnych operacji na dowolnej maszynie w sieci przy użyciu innej dowolnej maszyny w sieci i żeby to jakoś ładnie w abstrakcji ująć. Więc jak to zrealizowano w praktyce, jeżeli chodzi o pomysły technologiczne? Wszystko jest plikiem, wyrzucono, stwierdzono, że to był dobry pomysł i nie ma co z niego zrezygnować. I dostrzeżono to tylko o jeszcze więcej aspektów systemu. Więc w planie 9 na każdym dniu można było
wykonuje dokładnie te same operacje, klik, drag, odczyt, zapis i tak dalej. No, na Linuxie nie do końca jest to prawdziwe. Mamy łącza symboliczne, które nie są do końca zwykłymi plikami. W Kali 9 nie mamy łącz symbolicznych. To okazało się niepotrzebne ze względu na inną ciekawą abstrakcję, którą wprowadzono, o której też za chwilę powiem. Pliki urządzeń też nie są zwykłymi plikami, mają SSR i tak dalej. Drugi powód jest właśnie to, że dostęp ma być jak najbardziej naturalny. Więc wymyślono protokół komunikacji między plikami. Ponieważ wszystko jest plikiem, to jedyne co potrzebujemy, żeby komunikować się między maszynami, potrzebujemy protokół do komunikacji między plikami. Czyli 9P tak naprawdę opiera się tylko na tym, że jesteśmy w stanie udostępnić pliki na zewnątrz albo pobrać na naszą maszynę, znaczy zamontować w naszej maszynie pliki udostępnione przez kogo innego. A co tam daje, że wszystko jest plikiem? Współdzielenie dowolnych zasobów? I co ważniejsze, interfejs jest dostępny z poziomu dowolnego języka programowania. To jest niewolące. Dzięki temu, że wystarczy zaimplementować tylko te podstawowe operacje w języku, tak naprawdę łatwiej jest po prostu sobie domyśleć coś i pisać w tym aplikacje, które korzystają z dokonania systemu operacyjnego właśnie dzięki temu dostępnym interfejsu wiki-klikowemu. Kolejny właśnie pomysł, na który wpadli twórcy, jest przestrzeń nas dla każdego procesu. To jest chyba poza ten 9P, to ta przestrzeń nas dla każdego procesu jest tym podstawową rzeczą, która odróżnia ten 9 od Unixa i która jest kluczowa do zrozumienia w ogóle działania całego systemu. Chodzi, idea jest prosta, każdy proces przechowuje tak jakby w swoich danych, jakie przestrzeń nas, jakiej przestrzeni nas używa. Czyli można na przykład sobie wyobrazić proces, który umożliwia zewnętrznej przestrzeni danych zaimportowanej z innej maszyny, która na przykład wydaje mu się być plikami maszyny lokalnej. I w ten sposób można też na przykład w bardzo prosty sposób osiągnąć checkouta dla każdego procesu. To się robi w kilku można właśnie określić precyzyjnie, jakie pliki mają być dostępne. UTF-8, każdy zna, ale nie każdy wie, że to właśnie na potrzeby planu 9 te kodowanie zostało wymyślone. W planie 9 postanowiono raz na raz skończyć z tymi problemami, które mamy do dzisiaj, z właśnie kodowaniami znaków i ustalić odgórnie, że wszystkie pliki, jakie jest na planie 9 są zakodowane w UTF-8. Dzięki temu, że od razu na to wpadli, to nie ma problemu. Środowisko graficzne. Tak, plan 9 posiada środowisko graficzne jako element systemu operacyjnego. Nie wiem, czy to wyraźnie powiedziałem, ale plan 9 jest system operacyjny, a nie tylko kernelem. Ale myślę, że to się wydaje jasne z tego, co mówię. Niestety Linux to jest tylko kernelem, więc integruje sobie środowisko graficzne, które, jak się przekonamy, jest bardzo Unixowe. No i open source. O Unix został być dostępny w Laboratories. Nie od razu, ale w pewnym czasie wpadli na to, że może warto by się zabezpieczyć na sposób, żeby nie zdradzić dostępu do kodu źródłowego. Najpierw może warto rozwiać pewne wątpliwości, czego nie znajdziemy w planie 9. W planie 9 nie znajdziemy ROTA ani SUID. Autoryzacja jest rozwiązana zupełnie inaczej, o tym też powiem. Nie ma TTG ani Catharsis, dlatego że system wyświetlenia graficznego został wbudowany w system operacyjny, więc nie ma sensu robienia takich brzydkich rzeczy jak Catharsis, czy tam TTY. On po prostu tego już nie używa, to zostało historycznie. Wszystkie aplikacje, jeżeli mamy aplikację tekstową w planie 9, to ona jest po prostu aplikacją tekstową, która od góry do dołu wypisuje dane, a nie tworzy jakieś okienka w 2D. Nie mamy IOCTL-ów, sokesów, jeszcze są inaczej zrobione. Wiązań symbolicznych, jak mówiłem, widreców nie ma, zostało to zrobione inaczej. Nie ma bibliotek współdzielonych. W planie 9 wszystko zlinkowane statycznie. Niektórym może się wydawać, że to straszne, zagraża bezpieczeństwu i tak dalej, jak przecież znajdziemy w bibliotece, to koniec. Ale ma też to zasadnicze wady, zasadnicze zalety poza tymi wadami. Po pierwsze, jeżeli skompilujemy winawkę statycznie, to możemy ją odpalić na dowolnej maszynie, niezależnie od tego, jakie tam biblioteki ta maszyna posiada.
co jest bardzo ważne w środowiskach sieciowych. Po drugie, program startuje szybciej, programy są prostsze, właśnie dzięki temu startują szybciej, nie muszą szukać gdzieś tam tajemniczych bibliotek. A jeżeli chodzi o błąd w bibliotece, to plan 9 jest na tyle minimalistyczny, że na dzisiejszych maszynach można cały system przekompilować w niecałą godzinę, więc właściwie dla się nawet znalezienie błędów w bibliotece aż tak strasznie nie będzie. Poza tym, no, trzeba pamiętać, że ten system był używany w BLD, bo to jest przystąpieniem długiego okresu czasu, prawie 10 lat i przez naprawdę kilkudziesięciu ładnych użytkowników, nawet tak, tam było ponad setka użytkowników, więc jest już dość stabilny. To na pewno, więc, a ponieważ jest też prosty, to można mieć nadzieję, że nie, jakiś poważny układ się nie znajdzie. Oczywiście tak może nie zawsze. Nie ma przetywanych modułów kernela, w planie 9 tego nie ma. Kernel jest zupełnie inna filozofia kernela. Kernel tak naprawdę jedyne co robi, znaczy nie, najważniejsze co robi, to tak naprawdę serwuje pliki. Nie ma lokalizacji, w funkcjonalności 9 zrezygnowali z tym, że to niepotrzebne, system jest po angielsku i tyle. Wszystkich użytkowników po angielsku. Tak, tak, to też. Ale to był też system podprojektowany i no, dość kłopot, ale nie mamy problemu, żeby oczywiście dzięki temu właśnie coś sobie w innych językach trzymać. Nie mamy GCC, nie mamy C++a. Nie, C++a nie mamy, C++ w ogóle jest chyba wysokiej pogardzie wśród użytkowników planu 9 jako... Co tam jest? Co tam jest? Dlatego też przejdziemy. Przejdziemy Maxa, Vima i innych planów aplikacji. Jako, że od początku plan 9 zakładał, że będziemy tworzyli nową aplikację, nie portowali stare dziadostwo. X11 nie ma, bo jest Rio, XML-a nie ma, bo jest skomplikowany i napisanie klasera jest trudne i właściwie niepotrzebne. I nie mamy Web 2.0. Z tych samych względów, jeszcze gdyby Web 2.0 nie było wcześniej, kiedy tworzono Web 2.0, a potem społeczność doszła do wniosku, że szkoda tracić czasu, wysiłku, energii, bo Web 2.0 jest tak skomplikowany i tak technologia jest zabiła, że to potrzeba 100 ludzi pracujących przez rok, żeby stworzyć jakiś sensowny, działający engine, który by implementował CSS, HTML, JavaScript, co tam jeszcze. Ale szczerze powiedziawszy, to jest dobra rzecz. Pod wieloma względami ułatwia to nam pracę. Jak wygląda maszyna, jak wygląda wizja maszyny według planu 9? Według planu 9 to maszyna składa się z trzech, albo właściwie cztery w sieci i muszą występować cztery serwery. Oczywiście serwer może być, wszystkie serwery mogą być uruchomione na jednej maszynie, ale nie jest to wymagane. Mamy serwery, mamy pierwsze terminale, które w założeniu miały być komputerami bez dysków, które tylko łączą się do sieci i pobierają pliki, na których użytkownicy pracują. Mamy serwery plików, które serwują pliki dla użytkowników. Mamy serwery CPU, już może dzisiaj trochę przestarzała idea, ale sieciowy superkomputerów się używa. Po prostu chodzi o to, że aplikacja, żeby wykonywać szybciej, można wykonywać na serwerach CPU. Są po prostu serwery, tak, można sobie wyobrazić SSK, chociaż to mało ma wspólnego, ale to chodziło o to z serwerami CPU. No i jeszcze potem w czwartej edycji planu 9 dodano serwer autoryzacji, czyli tak jakby wydzielono jeszcze całą autoryzację użytkowników serwerów plików na taki osobny proces, którego mam nadzieję też przejdziemy. Kernel planu 9 jest minimalistyczny, zawiera 37 wywołań systemowych. Dużą zaletą jest brak wywołania właśnie związane z danych siecią, wszystko się robi poprzez interfejs klikowy. Kernel zawiera na chwilę obecną około 250 tysięcy linii kodu. Linux zawiera 15, prawie 16 milionów. To oczywiście wiadomo, sterowników jest mniej, aczkolwiek to nie tylko z tego wynika. Kernel jest też zbudowany o scheduler real-time'owy, więc jeżeli ktoś by myślał użycie właśnie jak zastanawiam się, tak najbardziej myślę, to byłoby udane. Raspberry też jest wspierany, jak sprawdzał, więc mogłoby się udać. Kernel jest mikromonolityczny. Generalnie nie chciałem być dogmatyczny, nie chcieli być dogmatyczni i część rzeczy jest to, co było wygodne zaimplementowali w kernelu,
ze sterowników, powiedzmy, a to, co było wygodne, zaimplementowali w przestrzeni użytkownika. Sieć jest ten, sterowniki kart sieciowej są na przykład w kernelu, ale na przykład, ale system USB jest zaimplementowany w przestrzeni użytkownika. Więc tutaj jest tak ciężko być. To mamy wszystkie wywołania systemowe, jakie mamy. Generalnie najważniejsze są te na plikach. Potem mamy zarządzanie przestrzenią NASP, czyli to, o czym mówiłem o tej kluczowej idei dla planu 9. 9.4 do roku mamy dwa wywołania, które pozwalają nam właśnie łączyć się z systemem autoryzacji i tak dalej. Mamy kilka wywołań z zarządzaniem procesami. Synchronizacja, czyli właśnie współbieżność. Mamy pipa zwanego, mamy DDWA. Taki może ktoś was kojarzy system właśnie współbieżności. I mamy tutaj zarządzanie pamięcią, to wiadomo. No i trzy wywołania powiadomień procesu. No i to jest wszystko, na tym bazują całe aplikacje. Wszystko jest plikiem. Jak już mówiłem, sieć jest z katalogu net, autoryzacja ma odsiał software center, który tak naprawdę był dostępny tylko i tak jest plikowy. Grafika siedzi też w jednym z devów. System ogień też się montuje w devie i tam mamy też jest plikowy do okien. Procesy są w procesie. Właśnie pomysł z katalogiem proc to jest właśnie to jest stanu dziewiątego wyciągnięte i potem wykorzystane w Linuxie. Jest też katalog zmiennych środowiskowych i to może działać dlatego, że jak mówiłem, każdy proces może mieć osobną przestrzeń NAS. Czyli dla jednego procesu slash env może być zupełnie czym innym, czym dla drugiego procesu slash env. Dlatego można w ten sposób właśnie to uogólnić. Co jeszcze? No jest dużo fajnych systemów w user space, które tak naprawdę są serwerami 9P, które można zamontować do swojej przestrzeni NAS używać, tak jak WebFS, NanFS, FTPFS. WikiFS, też taki ciekawy projekt, CDFS. No dobrze, nie chcę być gołosłownym. Myślę, że już mamy trochę wystarczającej postaci teoretycznej, to spróbujemy sobie zmontować plan 9 w maszynie wirtualnej. Wypisać pierwszą kolumnę i to zostało.
co myślę na katalogu Pyro od gwiazdka? Status przechowuje nazwę, polecenia. No i tutaj widzimy ładnie wszystko, co mamy odpalone w systemie w tej chwili. Tak to wygląda. Katalog to jest pewnie Wam znane. Numerki, wchodzimy do numerka. Możemy przejść do naszego numerka. I tutaj mamy całą maszynerię służącą do zarządzania procesem. Możemy sobie dowiedzieć się, jaki jest ewentualny proces. Chcę nam wyświetlić wszystkie komendy, które zostały użyte, żeby stworzyć dla niego ten namespace. Można to od razu podbindować na przykład do RC przez pipe'a i stworzyć, spalonować namespace w ten sposób. RC ładnie wygląda. Możemy sobie ten poznać na przykład poznać sobie nie ten plik. Możemy sobie poznać też kryptory chyba, o które plik ma pootwierane. Możemy to sobie użyć do debugowania, się czasami przydaje. Możemy też wysłać komunikat do procesu. W ten sposób nasz terminal został właśnie zniszczony, nasz RC. To jest pod system TROC, ale zobaczmy coś ciekawszego. To jest pod system sieci. Spójrzmy sobie nowe połączenie TCP. Dostaliśmy, otworzyliśmy nowy port 0. Połączmy się na przykład z serwerem Jesiennika, no mam internet, to powinno się udać. Tylko że TCP oczywiście musi działać na IP-kach. Żeby się dowiedzieć, jakie IP ma serwer Jesiennik, użyjemy Network Database. To jest coś, co odpowiada za DNS-a, to jest 9. Podamy, o co nam chodzi. Pomyśli, może zgadnie. O, i wypisał nam IP. Fałszerz jeszcze pokazać. V6 jest ten, zaimplementowana, ale się nie bawiła, więc nie jest on w stanie pokazać. Co teraz? A, chcielibyśmy się połączyć. Możemy sobie skopiować. Właśnie wszystko w planie 9 wszelu jest edytowalne. Możemy sobie edytować dowolny tutaj fragment naszego listingu i potem na przykład wywołać go jako polecenie. I tutaj dodaję od razu wykonujemy. Więc teraz nam chodzi o coś innego. Jak chwilę się tylko odpracuje, w planie 9 nie ma takiej historii jak w baszu, jak ściąga górę w dół, ale jak się chwilę popracuje, to ta historia przestaje być potrzebna. Można sobie właśnie w ten sposób fajnie radzić. O, wysłaliśmy połączenie. Zobaczmy. Time wait. I zamknęliśmy połączenie z serwerem Jesieni. Jak widzimy, w ten sposób możemy napisać sobie praktycznie dowolną bibliotekę dla dowolnego języka programowania do obsługi podsystemu sieci, po obsługi sieci przez system operacyjny. Ale pomyślmy sobie, pójdźmy dalej. Mówiłem, że przecież menadżer okien też jest środowiskiem, też jest systemem plików. W ogóle menadżer okien w planie 9 jest tak naprawdę rysownikiem ekranu, może to jest najlepsza analogia. Dla procesu nie ma znaczenia, czy go odpalimy normalnie, czy go odpali RC. Po prostu RC tak jakby serwuje wirtualny ekran, który jest pomniejszony do rozmiarów okna i po prostu montuje /dev/draft
Zamiast tego głównego ekranu naszego systemu, tam montuje swój plik, który odpowiada za okno. Żeby stworzyć okno, klikamy małym przyciskiem, wybieramy tu new. Generalnie też jest zupełnie inna filozofia odpalania aplikacji. Po prostu najpierw rysuje się okno, a potem w tym oknie uruchamiamy aplikację. Nie tak, że najpierw uruchamiamy aplikację, ona rysuje okno. To po prostu było bardziej Linuxowe. Tu mamy nasz okno terminala. Bo zastanówmy, co byśmy chcieli. Pomyślmy, że chcielibyśmy je na przykład rozszerzyć, zmienić nazwę i tak dalej. Możemy to oczywiście zrobić przy użyciu. Przy użyciu tutaj resize'a, ale na przykład chcielibyśmy napisać skrypt, który po włączeniu systemu ułoży nam na przykład okno w jakiejś konkretnej konfiguracji, w jednym odpali coś, w drugim coś. Pod system okien, wróćmy do admin, to okno nam zniknie, to zostanie przysłonięte. Niestety z VirtualBox ma trochę problem, możemy sobie wyglądać z dobrym. Dobrą regulacją myszy, to jest nie. A da się okno przesunąć? Da się. Żeby okno przesunąć, że tam z jednej strony skracasz go z drugiej strony. W ogóle niewidoczne i mimo to rejestrować. Wszystko możecie. O, przeglądarka internetu to może wrócimy. Wiem, że to podanie się pojawi. Zgodna z Gartnerem 3.2. Ale pewnie. Ale wracając do naszego problemu. To system okien znajduje się w katalogu Windows. Windows System. Mamy tutaj trzy okna odpalone, jak widzimy. No skasujemy te chłopaki. Skasować jedno? Tak, jest. W ten sposób się nie da, żeby usunąć okno jednym, że... Będziemy dać mu coś na co? Musimy do cetera wrzucić, tak. Wejdziemy sobie do... Wejdziemy sobie do dwójki. Tutaj mamy nasze pliki okna. Jest kilka ciekawych rzeczy, albo przejdźmy do trójki. No to teraz na przykład możemy sobie odczytać historię, co się w tym oknie wpisywało. Widzimy tutaj, w ten sposób możemy sobie użyć historii, czegoś wyszukać grepem i tak dalej. Jeżeli na przykład listnik był bardzo długi, to w ten sposób możemy użyć sobie historii. Możemy okno rozszerzyć. I musimy to do UCTR wrzucić. Window not current. To jest trójeczka. A się połączyć tylko. A może to jest okienka, możemy w ten sam sposób pobrać. Skrócę format. Format?
Forum to jest jakiś specyficzny plan operatywny. Plan 9. A czy tam działa coś takiego jak, nie wiem, JPEG, PNG? Tak. Jakbyśmy wypisali sobie na przykład 10 pierwszych linii, nie wiem, że to coś pomoże. Kreksy. N chyba. N. 10P. Ja znam się na sekcie zbyt dobrze. 10P? To jest... No nic nie ma. A nie wiem. W każdym razie... Jak mówisz... Myślę, że od razu dostaniemy coś takiego. Fantastyczna. Tak to wygląda. Wszędzie zróbmy coś może ciekawszego. Jak to jest możliwe? Właśnie to tak mówiliśmy, o którym mówiłem. Jeżeli chcemy stworzyć dowolny interfejs, udostępnić jako zwykłe pliki, po prostu musimy zaimplementować 13 wiadomości w planie, w tym protokole 9P i po prostu uruchomić to jako serwer, żeby nas obsługiwało na czymś tam i wtedy możemy już to sobie podłączać, dołączać do lokalnych przestrzeni NAS i robić różne ciekawe rzeczy. Pewnie działa dokładnie w ten sam sposób. Wszystkie swoje pliki udostępniamy na 9P. Bo 9P niekoniecznie musi być po TCP, ale można też go opuścić po internet linku. To był taki projekt z Bellabola, to jest właśnie alternatyw prostszy protokół komunikacji właśnie niezawodnej. To 103 od TCP. Okazało się, że coś tam brakowało i działało to dobrze w lokalnych sieciach. W internecie by się nie sprawdził, dokładnie nie wchodziłem. Można też właśnie po PCA, połączeniu szeregowym i tak dalej. No i druga ciekawa rzecz dotycząca 9P jest to, że 9P nie posiada wbudowanej autoryzacji i tak naprawdę pozostawia dowolność serwerowi plików, bo to serwer plików odpowiada za pliki, tam potrzebna jest autoryzacja, w jaki sposób zapewni, że użytkownik, który się podaje jako ktoś, jest kimś, który za kogoś się podaje. Powiedzmy, mamy różne serwery plików. Wszystko opiera się na czterech prostych poleceniach wywołania systemowych, w zależności czy... Znaczy, to nie są wywołania systemowe, znaczy winty, mołki, winco, import, eksport, test, nie są to wywołania systemowe, są to polecenia powłoki albo funkcje języka C. I mamy właśnie serwery plików fizyczne, które faktycznie serwują na pliki i mamy bardzo dużo wirtualnych serwerów, które serwują na urządzenia, procesy, zmiany środowiska. Czy jest też SSV? To jest bardzo ważne, z punktu 9. To jest katalog, do którego trafiają, tak jakby jeszcze nie, do którego możemy wrzucić zasób, jeszcze nie zamontowany. Tak jakby jest to uchwyt, serwer są uchwyty, których możemy użyć, aby podmontować dane serwer 9P do naszej przestrzeni. Bezpieczeństwo. To jeszcze przejdziemy. Pokażę teraz, jak można to w trochę inny sposób użyć. Na planie 9 dodatkowo oprogramowanie jest rozpowszechniane w postaci plików źródłowych. Jest specjalny w internecie dostępny serwer 9P, który umożliwia nam obejrzenie tych plików, tych dodatkowych plotek. Użyjemy tutaj skryptu powłoki zwanego 9FS. O właśnie, bardzo fajne polecenie w planie 9, przynajmniej dla mnie jako osoby zainteresowanej, jest serce, które pokazuje nam, jeśli chodzi o budowę dowolnego polecenia. Tak sobie zobaczymy właśnie 9FS, to jest tak naprawdę identyczny case, który w zależności od tego, co podamy jako argument, wykona odpowiednie mounty i nam podmontuje co trzeba. 9FS Sources montuje w N. N to jest domyślnie katalog, w którym montowane są serwery zewnętrzne, powiedzmy, które nie wkładamy do przestrzeni NAS, tylko N. Wow! Mózg mnie zaatakowało.
nie 9%. O. Mamy tutaj katalog konflikt. I przejdźmy sobie do użytkownika Ali, który ma fajną tutaj prezentację. No to sobie, ponieważ jest już zaznaczonym deweloperem dla planu 9, doczekał się swojego miejsca na serwerach Sources w konfliktie i może tu wrzucać swoje aplikacje. Napisał bardzo fajny symulator cząsteczek gazowych. Jest efektywnie wygląda. Nie wiem, do czego dokładnie służy, ale pokażemy. Co byśmy te, gdybyśmy chcieli to skompilować na Linuxie. No oczywiście na zewnętrznym serwerze nie jesteśmy autoryzowani, żeby robić cokolwiek. Tak więc trzeba podejść inaczej. Moglibyśmy oczywiście skopiować pliki, które nam chcemy do naszego katalogu, tam je podać kompilacji. Ale po co? Skoro można użyć katalogów Unii. Użyjmy binda wc. Bind jest to polecenie, które mount montuje jeszcze nie zamontowana nigdzie przestrzeń nas, a bind używa już istniejące i nakłada ją na inny katalog, jaki sobie wybierzemy. B to znaczy before, czyli dołącz jako katalog Unii przed tym katalogiem, a C to pozwól na tworzenie uników. Zbindujemy sobie tempa. I jako, czyli będzie ten, a pod tempie będzie PWD. Duszę go na 9 umożliwia nam stworzenie cyklu. I teraz działa. Katalog jest otworzony w tempie, ale ciągle znajdujemy się na tym samym miejscu, więc możemy sobie skompilować. Kompilator. Uzupełnienie pod tabem nie działa. Słucham? Uzupełnienie pod tabem. Nie. Ja, Ctrl F działa, jest coś takiego. Tylko to nie jest tam, tylko 8R to jest linker. O, i mam już aplikację zbudowaną. Też warto tu zauważyć, że plan 9 raz na zawsze rozwiązał proces kompilacji. Po prostu każdy kompilator, który jest dostępny z planem 9, działa po prostu architekturą, czyli na przykład możemy sobie użyć kompilatora 5C, który... może zrezygnujmy. I nie was. Kompilatory. Mamy takie kompilatory dostępne, na przykład 5C kompiluje na AR. Możemy sobie skompilować katalogę Tempik. Molce i będzie najmniejszego problemu. Jeżeli teraz wypiszemy sobie listing, to będziemy mieli mol 5 to jest skompilowany na Arduino, mol 8 to jest skompilowany do nas, a bez żadnego rozszerzenia to jest już nasz skompilowany plik. No i teraz na przykład skopiujmy sobie ten plik A do pokazanego katalogu bin, nazwijmy go mol. No, nie wiem, to sobie jakoś tworzymy, spójrzmy w ten sposób. Teraz CP. O, teraz mogę użyć kontrolera na przykład. CP, MO, nie wiem. Chyba nie. Oczywiście, że tak. O, ile mi mamy dostęp, że pisze nam, że jest dużo różnych możliwości uzupełnienia. Działa trochę inaczej. Cytymol. O! Weźmy sobie raz zacznijmy, ale i odpalmy. No właśnie, pozostaje pytanie, jak to jest możliwe, że skopiowaliśmy do katalogu takiego, a podchodziliśmy tam do składania ścieżki, a przecież nie mamy tutaj nie mamy tutaj wiązań symbolicznych ani zmiennej path. Znaczy chyba jest, ale nie, zmienna path przecież pokazuje nam tylko slash bin i job. No odpowiedzią są oczywiście przestrzenie nas wszechobecne. Tak naprawdę katalog slash bin. Ale kropka.
Zatarok z Ashbin jest zbudowany. Jest połączeniem. O! Połączeniem katalogu user względem linę SEC, mamy SEC, user względem link 386, mamy winę i tak dalej. Z kolei 386 jest podbindowany gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. Tak to się robi, to logiczne. Logiczne. Logiczne, nie? Teraz jeszcze starczy, że mamy tyle czasu. Powiemy sobie trochę. Jest to ciekawy temat na pewno i warto się o tym chwilę powiedzieć. Jest to przykład, jak można inaczej zupełnie podejść do kwestii bezpieczeństwa systemów informatycznych. Po pierwsze, każdy, kto układa terminal, staje się custom-lemem i custom-lem może robić z maszyną, z tego się jak nie podoba. Ma tam wszystkie pliki, może ciąć, siekać, nie wiem, co chce. Tyle, że nikt się mu nie ufa. Czyli, jeżeli chciałby już zamontować jakiś zestaw opcji sieciowy, musi host owner jakoś się zautoryzować. Tradycyjnie rozumiany kontrol z punktu widzenia unixowego nie istnieje, jak tak jak powiedziałem. Host owner po pierwsze nie podaje każdego przyłączenia komputera. On sobie może pisać cokolwiek, może sobie wydać imię, jakie mu się podoba. Cały pliku polega się na tym, że pole zaczyna się wtedy, kiedy chce otrzymać dostęp do plików albo dostęp do serwera. Czy mówiąc serwer, mam też na myśli serwer odpalony na lokalnej maszynie, to niekoniecznie zewnętrzny komputer. Więc tak na większym skrócie. Jest pewna domena autoryzacji, która określa, w jednej domenie autoryzacji jest dokładnie jeden serwer autoryzacji. Serwer autoryzacji określa właśnie, jest to maszyna, czy tam proces, który ufa zarówno serwer plików, jak i terminów. Jeżeli jesteśmy na terminalu i chcemy dostać się do pliku, wysyłamy prośbę do serwera plików o dany zasób, ale serwer pliku mówi nie, potrzebuję, żebyś mi się potwierdził. No to wtedy pytamy się, wysyłamy zapytanie do serwera autoryzacji. Serwer autoryzacji zapyta nas na przykład o hasło, wtedy dostaniemy bilecik i z tym bilecikiem możemy pójść do serwera plików, serwer plików sprawdzi w serwerze autoryzacji, a tak naprawdę dzięki bilecik się zgadza, jest pan taki jakoś się pan podaje. Ale żeby było bardziej unixowo, to przecież nie będziemy za każdym razem implementować autoryzacji w każdym programie, jakiego chcemy użyć. Więc stwórzmy jedno ogólne rozwiązanie autoryzacyjne. To rozwiązanie nazywa się faktorum, co na polsku można przetłumaczyć totum facti. O ile ktoś zna takie słowo. Mogę tłumaczyć tak podał, bardzo się spodobało. Jest to po prostu proces, który autoryzuje w naszym imieniu nas. Jak to można rozumieć? Po prostu, jeżeli wypiszemy program, który będzie wymagał dostępu do serwera plików zewnętrznego, nie obsługujemy protokołu komunikacji, tylko obsługujemy komunikację z faktotum, mówimy mu, drogi faktotum, w naszym imieniu poproś serwer autoryzacji o bilet, który pozwoli nam uwierzytelnić się w serwerze plików. Tak samo serwer plików może powiedzieć, drogi faktotum, w moim imieniu ten bilet, co otrzymałem od użytkownika, przyszedł do serwera autoryzacji, żeby mi to serwer autoryzacji potwierdził, że użytkownik jest tym, jak się podaje. A to przy okazji działa też poza tym takim rozbudowanym działaniem, działa też jako baza kluczy. To jest prosta baza kluczy, która może przechowywać nasze hasła do różnych kont. I ponieważ każdy proces, czy to FTP, FS, czy WebFS, który wymaga autoryzacji, łączy się z faktotum, mamy automatycznie problem kluczy rozwiązany. Możemy po prostu mieć jedno hasło, które zabezpieczy nam bazę kluczy i jest. Więc jak już wiemy odpowiednio dużo, spróbujmy połączyć wszystko razem. Pokazywałem na razie jedną maszynę. Postaram się teraz znaleźć jedną maszynę, która mnie zginął.
odpalimy sobie drugą maszynę. Ten razem ta maszyna będzie się zachowywała jako serwer CPU. Maszyna startuje. Różnicą jest, że tutaj zamiast serwis terminal piszemy serwis CPU. To odróżni się po prostu tym, że po wczytaniu kernela maszyna FSHA-TCP ogłosi, że nasłuchuje jako serwis autoryzacji na tym porcie 564, to myślę, port autoryzacji. I poza tym nie wczyta na RC, tylko nie wczyta na VLIO, tylko zostanie w RC, żeby nie obciążać ze sobą po prostu w ten sposób. Spytajmy się serwera autoryzacji, serwera CPU. To jest, na tej maszynie zaimplementowany serwer CPU i serwer plików. Zapytajmy się... to jest integrator już. Nie, jeden tylko net. Zapytajmy się, jak widok sprzedaje. NDB to, jak mówiłem, jest DNS, możemy się zapytać, a dostaliśmy IP 10.10.346. Wróćmy do nas. No dobra, to postawmy sobie 346, dobrze pamiętam? Jednej HCP jest dużo. TKCP? No oczywiście, możemy sobie to albo przez polecenie, ale ja wolę ustawić zmienność środowiskową. Wow. Jak to chodzi do końca? Chodzi o sen. O! I CPU. Teraz włączyłem program, który pozwoli mi, pozwoli mi się zalogować do serwera CPU. Teraz w moim imieniu odpalił się mój faktotum, który od którego serwer zarządza potwierdzenia i pyta mnie o bilecika, żeby mi wydać bilet, potrzebuje mojego użytkownika i hasło. O! Jestem na serwerze CPU, jak widać zaraz ten pojawiło się CPU, ale sama nagrywka się zacznie, kiedy odpalę VLIO. Dwa komputery połączone, obydwa ze środowiskiem graficznym. Żadnego X-Forwardingu, żadnego takiego śmiecia, po prostu możemy sobie najlepsze zagrać w Tetrisa na CPU. Myśla działa, wszystko płynnie. Słownie full wypas. Tetris myszą? No, tu w naprawdę dziewiątym się zachwycili możliwość myszy i tu to wszystko jest myszy. Jak to jest możliwe? Pewnie już się domyślacie, że odpowiedzialny za całe zamieszanie jest namespace. Zobaczymy, jak powstał namespace dla tego procesu. To się dowiemy. Najważniejsze dla nas są te linijki. MMT-term to jest po prostu nasz terminal. Wzięliśmy katalog nasz terminal dev-konsola i zanotowaliśmy go jako katalog dev-cons na serwerze CPU. Czyli teraz wszystkie aplikacje, które korzystają z dev-cons, będą tak naprawdę korzystały z dev-consa zdefiniowanego na terminalu. Tak samo jest z kontrolą konsoli, tak samo jest z systemem okien. Tutaj montujemy nasz system okien, czyli jak odpalamy okno. Tak samo jest tutaj z myszą, to Deep Alder. Mysza też będzie dokonana jako link, który wyjdzie na pozycję XY aktualnego wskaźnika. Więc tak jakby teraz. Loga, Rio. Nie. 26 minut, jeszcze 4 minuty. Ja wiem, ale następny musi zacząć o 30, więc no. Ale ja już skończyłem właśnie.